kolekcję cennych eksponatów związanych z Romanem Kochanowskim, XIX-wiecznym malarzem, który tworzył w Monachium, otrzymało Muzeum Okręgowe w Suwałkach. To m.in. rysunki, szkice, listy i zdjęcia, które przekazała placówce zaprzyjaźniona z muzeum Barbara Lewkowicz, dziennikarka i kolekcjonerka sztuki z Niemiec. Dziś podczas konferencji prasowej dyrekcja muzeum zaprezentowała część otrzymanych przedmiotów. Eliza Ptaszyńska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaznaczyła, że kolekcja wygląda może niepozornie, ale ma olbrzymie znaczenie ze względów badawczych. Dodała, że Suwalskie Muzeum ma już tak cenne zbiory dotyczące malarzy ze środowiska monachijskiego, że może aspirować do miana centrum badań nad ich twórczością. To jest troszeczkę mniej efektowne niż malarstwo, prawda? Malarstwo będziemy eksponowali na wkrótce tworzonej wystawie stałej, ale dla badaczy, dla historyków sztuki, w ogóle dla historyków, taki zbiór archiwaliów jest rzeczą bardzo cenną. Pokazuje nie tylko osobowość i postać, życie artysty, ale też jest świadectwem epoki. Mamy takie ambicje, żeby jednak Suwałki uczynić tym centrum takich badań nad monachijczykami. Szacowana wartość pozyskanych przedmiotów to nieco ponad 20 tysięcy złotych, ale na aukcjach kolekcjonerskich cena byłaby kilkakrotnie wyższa. Kolekcję będzie można zobaczyć w sobotę podczas Nocy Muzeów.